Mówię, jednym z aspektów cyberprzemocy jest nagrywanie. My odwołujemy się w spektaklu także do prawdziwych historii, łącznie z historią, która w mojej opinii stała się taką zbrodnią założycielską cyberprzemocy w Polsce. To jest historia z 2006 roku z gimnazjum w Gdańsku, gdzie grupa chłopców urządziła sobie taki show w klasie pod nieobecność nauczycielki, symulując, udając gwałt na koleżance. Zostało to nagrane komórką i zagrozili, że wrzucą to do internetu. I ta dziewczynka następnego dnia powiesiła się w domu na skakance. Także od tamtej pory ta historia jakoś bardzo mocno się zapisała w tym. Była takim właśnie, mówię, taką zbrodnią założycielską. Bo od tamtej pory właściwie bardzo dużo się mówi, coraz więcej mówi się o cyberprzemocy i o okrucieństwach dokonywanych za pomocą bardzo niewinnych środków, do których my wszyscy mamy dostęp na co dzień. Ta przemoc fizyczna jest tylko jednym z wielu aspektów. Choćby, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj wrzuciłem internet i znalazłem artykuł, że dwie dziewczyny pobiły się przed szkołą, także jedną zgarnięto na pogotowiu z jakimiś poważnymi obrażeniami. Nikt nie zareagował, ale zostało to nagrane telefonami natychmiast. Więc to każdego dnia, właściwie jak się wejdzie na jakiś dowolny portal, znajdzie się jakąś historię, a to są historie, o których się mówi. A jest wiadomo, że to, o czym mówimy, to jest czubek góry lodowej, bo po większości takich spraw się nie mówi. To, co się dzieje w każdej szkole, w każdej klasie, na każdym forum, jak to mówimy w spektaklu, wszędzie. To jest w tej chwili wszędzie, tylko my po prostu o tym jeszcze nie wiemy. I teraz, jeżeli jesteśmy w stanie młodym ludziom o tym opowiedzieć, pokazać im całe spektrum, od rzeczy bardzo, że tak się wyrażę, lajtowych, aż po takie ciężkie przypadki, no to czujemy razem tutaj z dyrekcją Teatru Kamice, że to jest taki trochę nasz obowiązek. Ale z drugiej strony jest to również walka z wiatrakami, ponieważ taka jest rzeczywistość. Ciężko z czymś walczyć. Ciężko również młodzieży przedstawiać, dawać przekaz taki dydaktyczno-moralizatorski. Staraliśmy się tego unikać w spektaklu Dopalaczach, więc podobnie i tutaj charakter naszego spektaklu chcielibyśmy wszyscy, chyba żeby miał charakter troszkę prowokacji takiej. Też potraktowania młodych widzów i trochę szokowo, ale też pokazania im takiego zwierciadła i karykatury. Ale zostawienia im wyboru. Nie koniecznie kiwania paluszkiem, mówienia to jest dobre, to jest złe. Tylko żeby mogli sami oceniać. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że to jest spektakl również dla rodziców, dla ludzi dorosłych, bo to jest świat, który nas otacza i proszę bardzo, aktorzy są do Państwa dyspozycji. Jeżeli są pytania, bardzo prosimy. Ja tylko, już indywidualnie. Tak, to dlatego, że oczywiście jeszcze jest w obsadzie z nami jest Dominika Majewska, świetna też młoda aktorka i Marcia Sobocińska, także mamy tutaj niemal w całości podwójną obsadę. Dziewczyny też są wspaniałe i też mam nadzieję, bym... Nie, Marcina nie da Marcina się. Na razie nie da się zastąpić, także... Tak, tak, natomiast no, chcielibyśmy też, żeby spektakl żył, żeby jeździł po Polsce, żeby był grany tutaj w dużych ośrodkach, w mniejszych. Dlatego, że tak jak powiedziałem, no, Dopalacze pokazały nam, że to są niesamowite spotkania z młodymi ludźmi i bardzo ciekawe rozmowy czasami po spektaklach. Tak jak pamiętam, chyba w Rybniku zagraliśmy dla widowni 3 spektakle, za każdym razem na widowni siedziało 700 osób. Jednego dnia 3 spektakle, więc jednego dnia około 2000 młodych ludzi z Rybnika miało szansę zetknąć się z problemem, rozmawiać z nami. Na spektaklach byli zaproszeni też ratownik medyczny, policjant, także to było coś więcej niż tylko spektakl i tak. Tak też o tym myślimy, natomiast z mojej perspektywy zależy mi też, żeby młodym ludziom dać, powiem troszkę brzydkie słowo, produkt, ale żeby to był produkt o wysokiej wartości artystycznej przede wszystkim, a nie tylko spotkanie w ramach jakiegoś tematu. Dlatego bardzo się cieszę, że mam super fajnych młodych aktorów, którzy grają na co dzień na scenach warszawskich, zacnych Teatru Ateneum Dramatycznego i po prostu bardzo mi zależało, żeby to był projekt przede wszystkim o wysokiej jakości artystycznej. Dziękuję też tutaj realizatorom
bo tutaj ciężka praca została włożona też na polu szczególnie muzycznym, wizuali, bo to jest spektakl, który musi być adresowany, musi być bardzo wyrazisty, jeśli chodzi o formę. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to jest najmłodszy widz, dla którego niewiele się w Polsce teatralnie robi generalnie, nie traktuje się go jak poważnie i on jest bardzo wymagający. To są często ludzie, którzy są po raz pierwszy w teatrze. Także tutaj bardzo doceniam też inicjatywę przede wszystkim, tak, dyrektora i naszej tutaj dyrektorskiej pary, przepraszam. Chciałabym jeszcze tylko dodać, że to, co się dzieje po spektaklach, to jest niewiarygodne. To świadczy o tym, jak bardzo samotna jest ta młodzież. To, co powiedziałeś, oni nie mają z kim o tym porozmawiać. Rodzice kompletnie nie rozumieją swoich dzieci. Ja również nie rozumiem swoich dzieci. Nie rozumiałam do pewnego czasu. Dużo mnie ten spektakl nauczył i bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Trzymajcie kciuki i po prostu zapraszam całe rodziny. Oczywiście od pewnego wieku. To jest spektakl od 12 lat wzwyż. Tak, a ja skandal, strasznie przepraszam za to, że tak na końcu, ale myślę, że równie ważne jest to, że również w obsadzie, przepraszam cię strasznie, jest oczywiście Justyna Sieńczyło również, która występuje w wizualizacjach, w projekcjach, które pojawiają się w trakcie spektaklu. I przepraszam, że o tym nie powiedziałem, natomiast to jest bardzo ważny element spektaklu, również jest postać matki, która się pojawia w wizualizacjach, w projekcjach wideo. Dziękujemy i aktorzy są do dyspozycji.